Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Słuchajcie, dzisiaj tak nietypowo, ponieważ tutaj mi kotka zajmuje pół biurka, bo jest strasznie gorąco, ona się tu chłodzi. Więc dzisiaj takie intro od trochę innej strony, powiem to tak. W dzisiejszym filmie postaram się przedstawić wam Flatpaka. Flatpaka, jego historię powstania, tam troszeczkę naprawdę się zdziwicie w niektórych momentach, jak to wygląda. Do tego ogólnie, czym to jest, jak to się posługuje, co to w ogóle daje, powiem to w ten sposób. Wyszczególnię wam także plusy i minusy tego formatu. Czy ten film zachęci kogoś do używania, czy nie zachęci? Nie wiem, oglądnijcie go sami. Ewentualnie zdecydujcie sobie również sami, bo na tym to powinno polegać. Ja wam mogę to tylko przedstawić tak, jak załóżmy ja to widzę. Natomiast cała decyzja już leży po waszej stronie. Dobra, gorąco zapraszam na film. Flatpak. Wiecie, skąd to się w ogóle wzięło? Za powstanie formatu odpowiada jeden człowiek, a mianowicie Alexander Larson, który zaczął pracę nad tym systemem pakowania plików dla Pingwina w 2007 roku. Larson to doświadczony programista, specjalizujący się głównie w projektach typu Docker czy Podman, ale pracował i nadal pracuje nad innymi aspektami Linuxa, także na zwykłym desktopie. Od dwóch dekad rozwija się w jednej z największych firm wspomagających open source i samego Linuxa, czyli oczywiście Red Hat. W tej chwili obejmuje stanowisko starszego inżyniera. Larson włożył wiele linijek kodu do projektów takich jak GNOME, GTK czy Glib oraz, jak wspomniane wcześniej, projekty konteneryzacji. Zanim przedstawię sam Flatpak, warto się na chwilę zagłębić w historię powstania i dojrzewania tego formatu, bo naprawdę jest ona bardzo, bardzo ciekawa. Aleksander jest rodowitym Szwedem, a jak wiadomo, ze Szwecji pochodzi także pewna marka meblowa, czyli IKEA. Z czego słynie IKEA? Oczywiście ze sposobu pakowania mebli wszelkiego rodzaju. Ingvar Gambrak to człowiek, który w wieku 17 lat założył małą firmę, która zaczęła się rozwijać w branży handlowej, meblowej, ale towar był brany od szwedzkich rzemieślników, a nie wielkich hurtowych zakładów meblowych. Jak wiadomo, tego rodzaju asortyment to czasami potężny ciężar, mała wygoda wnoszenia do mieszkań, czy choćby kwestia samego transportu. Jedną z początkowo zatrudnionych i współpracujących osób w firmie był Gillis Lundgren, rzemieślnik, i przy jednym z projektów okazało się, iż mebel, a dokładnie stół fotograficzny, nie mógł się zmieścić do jego samochodu. Powiedział on wtedy: czemu by tak nie zdjąć nóg? W ten sposób do IKEA wszedł pomysł wykorzystania opakowania typu flatpak, choć ani jeden, ani drugi z wyżej wymienionych panów nie jest wynalazcą takiego formatu pakowania mebli. Cytując IKEA Museum, za pierwszy przykład mebli w paczkach uważa się krzesło Toneta. Zostało ono stworzone w połowie XIX wieku przez Michaela Toneta we wschodniej części Republiki Czeskiej, wówczas Austro-Węgier. Jednak krzesło to nie było dostarczone bezpośrednio do klientów prywatnych, ale pakowane i wysyłane w dużych ilościach. Na początku XX wieku technika ta rozwijała się powoli, ale systematycznie, głównie w Europie Środkowej. W Szwecji pierwszą serią mebli w paczkach była Triva 1944 roku. Szczerze mówiąc, do czasu pisania tych słów byłem przekonany, że to właśnie jedna z największych sieci meblowych odpowiada za wynalezienie patentu ze składaniem mebli po zakupie. Jak widać, myliłem się i pewnie setki tysięcy ludzi także. Wracając do głównego tematu, Larson, pracując w Red Hat, interesował się możliwościami używania programów jako obrazów całościowych, a nie setek pakietów osobno. Chodzi tu m.in. o program Click, który zainspirował Aleksandra do opracowania w 2007 roku jego własnej aplikacji o nazwie Glik. Glik to było rozwinięcie pomysłu z poprzedniego programu, ale jednak ten program posiadał dużo, dużo błędów na start. Larson ciągle rozwijał swój projekt. Dopiero w około 2013 roku do świata Pingwina powoli zaczęła wnikać konteneryzacja. No, między innymi wtedy wnikał albo powstał w ogóle Docker, tak? I oprogramowanie Aleksandra zaczęło przypominać to, co widzimy dzisiaj. W 2014 roku wydano pierwszą wersję XDG App.
Nazwa Flatpak pojawia się dopiero później, bo w 2016 roku, no i jak wiadomo, została ta nazwa do dziś. Jasne, że pominąłem trochę tej historii, poszczególne etapy wdrażania danych funkcji, także wprowadzenie do tak zwanego Ostri, czyli do technologii, z której korzysta m.in. Fedora Immutable, Fedora Silverblue i wiele, wiele innych projektów opartych o jądro Linuxa. Ale wnikanie w mocno techniczne zaplecze Flatpaka pozostawiam bardziej zainteresowanym backendem tego formatu po prostu. Skoro znamy choć trochę historię powstania, to czas na przedstawienie samego formatu, gdzie jest dostępny, jak z niego korzystać, no i oczywiście plusów i minusów. Myślę, że wielu osobom pomoże to w wyborze, czy używać tego formatu, czy nie. Flatpak to jeden z kilku dostępnych dla Linuxa formatów dystrybucji oprogramowania. Istnieją trzy podstawowe formaty, czyli w przypadku systemów opartych na Debian jest to po prostu .deb, w pochodnych RHEL czy Fedory są to RPM-y, a na przykład w ARS stosowane są tzw. tarbale pkgtar, które zawierają programy w formacie binarnym, czyli gotowe do uruchomienia. Jasne, że są to także pakiety z kodem źródłowym do kompilowania u siebie, czy specyficzne jak oprogramowanie np. w Slackware. Powoduje to jednak problem i dla użytkowników, i dla programistów, ponieważ każdy program wymaga do działania tzw. zależności. Są to np. biblioteki, części potrzebne do działania graficznych wersji programów, takie jak frameworki czy inne rzeczy. Linux wiadomo, że jest to jądro, ale każde distro może stosować różne wersje tych wymaganych bibliotek, no i mamy bałagan gotowy. Ten cały właśnie bałagan miał posprzątać Flatpak czy na przykład Snap. Choć ja będę dzisiaj skupiał się wyłącznie na pierwszym omówionym tutaj temacie. Wymyślono tak zwanego frameworka, który w wielkim, wielkim skrócie ma umożliwiać uruchamianie danej wersji programu w praktycznie każdej dystrybucji i zawierać sobie wszystkie potrzebne zależności i dodatki, i do tego ma być odseparowany od reszty systemu, aby zwiększyć bezpieczeństwo i łatwość używania danego softu. Flatpak z założenia używa tak zwanego sandboxingu, czyli po polskiemu piaskownicy. Program działa we własnym środowisku wykonawczym podobnym do zasad działania konteneryzacji. Cytując dokumentację Flatpaka, każda piaskownica zawiera aplikację i jej środowisko wykonawcze. Domyślnie aplikacja może uzyskać dostęp tylko do zawartości swojej piaskownicy. Dostęp do plików użytkownika, do sieci, gniazd graficznych, od systemów na magistrali i urządzeń musi zostać wyraźnie przyznany. Dostęp do innych rzeczy, takich jak inne procesy, celowo nie jest możliwy. Jest to działanie także bardzo podobne do tego stosowanego w telefonach z systemem Android. Wszystko opiera się na prawach dostępu do danych urządzeń i można tymi uprawnieniami prawie dowolnie sterować. Brzmi to nerdowsko jak cały Linux, ale jest to naprawdę proste, ponieważ istnieją graficzne programy do edycji tych powiązań i przyznawania uprawnień. Na przykład w środowisku GNOME jest budowane tutaj tak zwane w ustawieniach, jest to można sobie edytować, natomiast w innych można użyć programu na przykład FlatSeal. W tej chwili warto też wspomnieć, że Flatpak oferuje największe odseparowanie i bezpieczeństwo przy korzystaniu z sesji protokołu Wayland, choć w X11.xorg też te funkcje działają poprawnie. Flatpak jest w pełni otwartym standardem, głównie sponsoruje jego rozwój fundacja GNOME i Red Hat, jednak społeczność ma bardzo duży udział w jego opracowywaniu. Założeniem tego opakowania i sposobem dostarczania oprogramowania jest także zdecentralizowanie, czyli brak przymusu używania centralnego miejsca rozpowszechniania pakietów. Praktycznie każdy deweloper może stworzyć własne repozytorium Flatpak i tak rozpowszechniać oprogramowanie. Jednak społeczność jest skupiona wokół tzw. projektu FlatHub, czy miejsca, gdzie deweloperzy oferują swoje oprogramowanie i tam można znaleźć największą ilość programów w tym formacie. Kilka dystrybucji Linuxa oferuje jednak dodatkowo swoje repozytoria. Na przykład jest tak z Fedorą czy z Elementary OS. W Fedorze programy są w pełni open source w tym repozytorium, bez żadnych zastrzeżonych komponentów, a Elementary OS stawia na programy sprawdzone przez własnych deweloperów i osobiście je testuje.
Teraz przejdźmy do kwestii obsługi i pobierania tego oprogramowania, a można to zrobić na dwa sposoby. Od samego początku Flatpak był narzędziem konsolowym, czyli obsługiwanym za pomocą linuxowego wieża poleceń. Niestety nie jest to metoda najwygodniejsza. Sama instalacja programu wymaga znania dość długich nazw repozytoriów i dziwnych nazw pakietów. Uruchamianie jest na identycznej zasadzie. Tu nie wystarczy wpisać po prostu Flatpak run OBS czy Flatpak run FreeCAD. Zdecydowanie nie. Jako że Flatpak jest przeznaczony głównie do uruchamiania na graficznych wersjach pulpitów, do graficznych wersji programów, nie da się go używać na przykład na serwerach bez GUI, tak jak Snapów. Swego czasu umożliwiono łatwą integrację z instalowaniem poprzez sklep oprogramowania, na przykład sklep GNOME lub poprzez Discover z KDE Plasma, albo na przykład dodatkowy program typu Warehouse. Bardzo ułatwiło to rozpowszechnianie się formatu poza dość ograniczonym gronem użytkowników i praktycznie każdy w tej chwili bez problemu może cieszyć się z możliwości łatwego używania takiego softu. Flatpak jako format ma już 8 lat i mocno rozwinął się, dając ogromne korzyści nie tylko użytkownikom. Jest łatwa możliwość przenoszenia zainstalowanych aplikacji na inny system lub komputer. Po prostu instalujesz na innym sprzęcie podstawową obsługę Flatpak i kopiujesz dane katalogi systemu A do B i już to powinno działać bez problemu. Nie ma tu znaczenia, czy używasz Debiana, Ubuntu, Gentoo, MX Linux czy DevOne'a bez system D. Jest to format niezależny od posiadanego systemu. Oczywiście nie jest idealnie, dlatego teraz postaram się przedstawić Wam jego plusy i minusy, aby każdy mógł zdecydować, czy będzie go chciał używać w swojej dystrybucji linuxowej, czy jednak woli repozytoria dostarczone z danym systemem, czy ewentualnie użyje np. Snapa czy AppImage'a. No, a może będzie chciał sobie po prostu cały kod kompilować od zera. To jest naprawdę Twój wybór, co zrobisz. Na start minusy. Dla wielu użytkowników problemem może być wielkość zajmowanego miejsca, szczególnie jeżeli używają niewielu tak spakowanych pakietów. Flatpak zawiera w sobie wszystkie wymagane do działania głównego programu współpakiety, biblioteki itp. Dotyczy to zależności lub części tzw. frameworków, np. GTK, KDE, Qt, sterowników GPU typu Nvidia, typu Mesa itd., itd. Jednak Flatpak potrafi współdzielić te zależności pomiędzy aplikacjami, które dzięki temu im więcej będziesz miał zainstalowanych Flatpaków, tym mniej miejsca będzie to wszystko po prostu zajmowało. No bo tak jak powiedziałem przed sekundą, mogą te programy korzystać między sobą z danych bibliotek. Kolejnym minusem jest to, jako że program uruchamiany jest w piaskownicy, może być problem z integracją z różnymi wyglądami, skórkami czy Teams, tak, danego systemu. Może to nie być idealne i na przykład może pojawić się problem braku ikonek, albo na przykład system masz w trybie ciemnym, a z Flatpaka apka cała na jasno się tutaj na przykład pokazuje, albo nie stosuje skórek, które ty masz w danym systemie, tak? Kolejny minus, że nie ma wygodnego systemu dokumentacji, takiego jak w standardowym softcie z repozytorium danego pingwina. Chodzi tu m.in. o komendę man, czyli na przykład man mpv nie zrobisz sobie, jeżeli MPV pochodzi z Flatpaka. Mogą pojawić się problemy przy integracji głównego programu z jego rozszerzeniami, np. wtyczkami i pluginami. Tutaj dam przykład MangoHada. Aby obsługiwać np. gry z Heroic Launcher, MangoHad musi być zainstalowany jako Flatpak, a nie program z głównego repozytorium dystrybucji. GIMP jest to kolejny przykład. Ja osobiście używam kilka pakietów rozszerzeń i filtrów i one muszą być spakowane także jako format Flatpak, inaczej nie będzie się to dogadywało np. z GIMPem, który jest zainstalowany jako Flatpak, tak? Teoretycznie dodawanie uprawnień przez Flatseal może tutaj pomóc, ale znowu może to obniżyć bezpieczeństwo całego projektu, tak? Całej tej piaskownicy, gdzie sobie działa dany projekt. Kolejna rzecz to ilość dostępnych aplikacji w FlatHubie nie jest gigantyczna. W niektórych przypadkach repozytorów Linuxa, na przykład jest to, chodzi o Debiana, w Debianie jest to kilkadziesiąt tysięcy, tak? W przypadku FlatHuba, Flatpaka i FlatHuba jest to około 3000 programów. A wiele z tych projektów to projekty obsługiwane przez społeczność, a nie głównego dewelopera danego programu, tak?
co może być podstawą do braku zaufania do danego obsługującego pakiet Flatpak. Tutaj można wymienić m.in. Chrome. Chrome Flatpak nie jest stworzony oficjalnie przez Google, tylko przez zupełnie inną osobę z tą firmą niepowiązaną. Kolejna rzecz, czas uruchamiania jest dłuższy niż w przypadku tej samej wersji programu dostarczanego z czystego repozytorium danego systemu, tak? Ale jest zdecydowanie krótszy, na przykład niż uruchamianie pakietów Snap. Podobnie jest w przypadku zużycia zasobów, a dokładnie chodzi tutaj o pamięć RAM. Flatpak wymaga jej po prostu więcej w czasie działania danego programu. To tylko ważniejsze moim zdaniem problemy, a więc można poczytać sobie na przykład w linku czytaj więcej na tak zwanym ludocode.com. Autor tam pisze bardzo fajnie i technicznie można powiedzieć o problemach Flatpaka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do poczytania. No teraz, żeby nie było, przejdźmy do plusów, a tych jest naprawdę sporo. I słuchajcie, to nie są moje osobiste wymysły, nie wiadomo skąd wzięte. Wszystko jest dostępne ogólnie w wyszukiwarkach. Możecie sami sprawdzić, poczytać sobie, ewentualnie poużywać Flatpaka. No i wtedy stwierdzicie, czy te moje plusy są prawdziwe, czy nie. No i co do plusów. Format Flatpak dostarcza oprogramowanie kompletne. Nie integruje się ono z Twoim systemem, nie narusza bezpieczeństwa i nie wnika w ilość bibliotek, tak? Jest pakietem uniwersalnym, może działać na praktycznie każdej dystrybucji Linuxa, niezależnie od używanego pulpitu, środowiska graficznego, karty graficznej czy innych urządzeń zamontowanych w Twoim komputerze. Dla instalacji programów nie jest wymagane podnoszenie uprawnień root. Wszystko instalujesz jako zwykły użytkownik swojego systemu. Wiadomo, że jest to kwestia zdecydowanie podniesienia bezpieczeństwa tego wszystkiego. Bo jeżeli nawet program z Flatpaka chciałby narozrabiać, to nie zniszczy ci systemu, bo jest od niego oddzielony. Dzięki zastosowaniu programu typu FlatSeal mamy tu ogromne możliwości kontrolowania danego programu. Możemy ustawić sobie jego dostęp do Twoich danych, do internetu, do współdzielenia plików i wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko robimy tutaj graficznie. Użytkownicy dodatkowo otrzymują aktualizację programu od razu po jej umieszczeniu przez danego programistę, a nie kiedy tzw. maintainer, czyli opiekun w danym repo danej dystrybucji, zdecyduje się ją puścić do obiegu lub jak w przypadku np. systemów Debian lub Ubuntu LTS albo SUSE Lib, nowe funkcje programów są wydawane co 2 lata albo jeszcze rzadziej, a codziennie albo miesięcznie dostajemy tylko zabezpieczenia, nic więcej. Kolejny plus to wbudowana funkcja tzw. portalu XDG. Umożliwia one użytkownikom bezproblemowe zezwalanie na dostęp do danych zasobów w poszczególnych przypadkach z poziomu danej aplikacji, bez udzielania aplikacji jakichkolwiek dodatkowych zezwoleń, tak? Flatpaki umożliwiają aktualizację zawartego oprogramowania niezależnie od aktualizacji głównego systemu operacyjnego. Jest to oczywiste uniknięcie tzw. piekła zależności, a także unikanie wymuszenia używania zewnętrznych repozytoriów, jak jest na przykład jeżeli chodzi o kodeki w OpenSUSE, gdzie trzeba instalować, znaczy trzeba. Musicie zainstalować Pacmana repozytoria dodatkowe, żeby mieć kodeki, tak? A w przypadku na przykład użycia programu VLC z Flatpaka, tego repozytorium dodawać nie trzeba, bo wszystko jest zbudowane w pakiecie VLC. To samo dotyczy na przykład innych programów typu MPV, typu Shotcut czy wielu, wielu innych rzeczy. No i jeszcze jeden plus, dystrybucja aplikacji Flatpak nie jest zależna od scentralizowanego serwera, co oznacza, że jeżeli nie jesteś ograniczony do jednego głównego dostawcy. Sklepów jest kilka. Wielu programistów dużych aplikacji hostuje pliki Flatpak u siebie na oficjalnych serwerach, więc jeżeli dany sklep się zamknie, no to masz dostęp do innych deweloperów, którzy takie pliki po prostu udostępniają. Jasne, że to nie wszystkie za i przeciw używania Flatpaków w Twoim pingwinie, ale myślę, że choć trochę nakreślają, jak działa ten cały w ogóle Flatpak, czym to jest, czego można się spodziewać po danym formacie i ewentualnie jak sobie z nim poradzić, tak? Myślę, że najlepiej przekonać się o tym samemu, sprawdzić sobie. Flatpaka może zainstalować każdy i zdecydować, czy będę go używał, czy nie. Ja żadnej opinii wydawać nie zamierzam, mam swoje przekonania i jak już powiedziałem, najlepiej nie każdy zainteresowany sam sobie taką opinię po prostu wyda.
Słuchajcie, dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że takie przedstawienie Wam się tutaj podobało. Ogólnie flatpaki to bardzo fajna rzecz. Myślę, że warto się z tym po prostu zapoznać. Z pozostałymi formatami także. Chodzi o Snapa, chodzi o AppImage'a i tak dalej, i tak dalej. No i co? Kończymy. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem przed chwilą, film się podobał. Wielkie dzięki wszystkim wspierającym, ogarniającym, oglądającym i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy się w następnym filmie niedługo na kanale Świat Linuxa. No i co? Miłego Wam tutaj życzę. Trzymajcie się ciepło, pa, pa. Pozdrawiam, Bartek. Cześć.